Cześć! W dzisiejszym odcinku przygotujemy spaghetti alla matryciana. Jest to jedno z popularniejszych włoskich dań, szczególnie w okolicach Rzymu. I poza spaghetti alla carbonara jest bardziej rozpoznawalne. To danie można najłatwiej określić jako spaghetti z sosem pomidorowym, lekko ostrym, z dodatkiem pecorino. Przygotowanie nie zajmie Wam wiele czasu, jak na przykład jest w przypadku sosu bolońskiego, a warto, bo danie jest wyśmienite i na pewno zaskoczycie gości, jeżeli poświęcicie mu odrobinę uwagi. Zachęcam Was do spróbowania dzisiejszego makaronu, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv. Na samym początku chili kroję dość drobno. Następnie na patelnię wlewam oliwę i wrzucam pokrojony boczek. W oryginale jest to włoska odmiana boczku. Jeżeli jednak nie możecie takiej dostać, to spokojnie możecie zastąpić tradycyjnym boczkiem. Następnie dodaję chili. Całość jeszcze chwilę podsmażam. A do tego wlewam lampkę białego wina. Całość duszę, aż większość płynu odparuje. Następnie zdejmuję boczek z patelni. A na patelnię wrzucam pomidory. Mogą to być pomidory z puszki albo całe pokrojone i obrane wcześniej ze skórki. Ja akurat miałam pomidory już rozdrobnione, więc troszkę przyspieszyłam sobie pracę. Całość należy doprawić pieprzem. I podgrzewamy, aż pomidory się rozpadną. Następnie dodajemy do tego zdjęty wcześniej boczek, a także dość sporo sera pecorino. Wszystko dokładnie mieszam i wrzucam na patelnię ugotowany al dente makaron. Po wymieszaniu nakładam na talerz, z wierzchu opruszam jeszcze startym serem pecorino i dekoruję świeżymi ziołami. Danie jest wyśmienite, a jak widzicie proste w przygotowaniu. Zachęcam Was do spróbowania. A po więcej przepisów zapraszam na naszą stronę www.kotlet.tv.